Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to w przypadku Twojej śmierci Twoi spadkobiercy mogą mieć naprawdę sporo problemów. Trzeba zadbać o to za życia. Jeżeli o to nie zadbałeś, to mogą być z tego bardzo negatywne konsekwencje. W dzisiejszym odcinku opowiadam, jak zadbać o te kwestie jeszcze za życia, czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę ZO i czym jest zarządca sukcesyjny. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj weźmiemy na warsztat bardzo trudny, ale jak bardzo potrzebny temat, a mianowicie śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Na tym kanale bardzo często opowiadam o tym, że przekształcenie, np. czy w spółkę Zoo, czy w jakąś inną spółkę kapitałową może być bardzo opłacalne podatkowo, natomiast do tego wszystkiego dochodzi nam właśnie jeszcze taki etap prawny związany i z prawem spadkowym, dziedziczeniem i kontynuacją naszego biznesu właśnie przez naszych spadkobierców. Ten obszar oczywiście bardzo mocno również opiekuje Fundacja Rodzinna, natomiast Fundacja Rodzinna bardzo dobrze właśnie też funkcjonuje w przypadku spółek kapitałowych, czy w ogóle spółek. Natomiast co w przypadku, jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą? Chciałbym dzisiaj pokazać mniej więcej właśnie, jakie skutki mogą być w przypadku śmierci takiego przedsiębiorcy, który tego jeddega prowadzi, jakie to skutki może przynieść jego spadkobiercom i jak ewentualnie można byłoby zabezpieczyć interesy, żeby właśnie ten Negatywne skutki na mnie powstały. No dobra, ja przygotowałem tutaj, można powiedzieć, taką oś czasu, która zaczyna się oczywiście od tego, że ten nasz przedsiębiorca tę firmę prowadzi, ma jednoosobową działalność gospodarczą, abstrahując jaka to jest forma opodatkowania, dla nas najważniejszy jest dzisiaj ten aspekt prawny, czyli ten jodek żyje. No i na tym etapie mm, możemy podejść do tematu właśnie sukcesji czy, czy zabezpieczenia nas na wypadek śmierci na tak naprawdę trzy sposoby. Pierwszy, no oczywiście najbardziej nierekomendowany, ale bardzo częsty niestety, tak jak zauważymy w ramach konsultacji z przedsiębiorcami, czyli w ogóle temat jest pomijany i w ogóle jest niezaopiekowany. To znaczy, przedsiębiorca uważa, że jeszcze na to jest czas, nic się złego nie może wydarzyć. Jesteśmy nieśmiertelni. Rozwijamy tę naszą firmę i nie jest to obszar, o którym byśmy chcieli teraz myśleć. Rozwiązanie numer dwa. No to już jest jakieś związane z sukcesją. I tutaj ja podzieliłem takie dwa najczęstsze, można byłoby powiedzieć, rozwiązania. Rozwiązaniem takim najbardziej popularnym u przedsiębiorców, którzy jakkolwiek ten temat spróbowali rozwiązać czy ogarnąć, no to jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Za chwilkę o, ty, o tym szerzej opowiem, kim ten zarządca sukcesyjny jest, kim on może być, jaka jest jego rola. Natomiast to jest ścieżka numer dwa. Natomiast ścieżka numer trzy, którą każdy powinien tak naprawdę rozważyć. No to jest już właśnie taka pełna sukcesja, która pozwala nam zabezpieczyć wszystkie interesy i nasze jeszcze zażycia, ale oczywiście również naszych spadkobierców, czy na przykład naszego wspólnika, z którym działamy na przyszłość, czyli przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w inną formę, w której mamy czy chociażby ogół praw i obowiązków spółce komandytowej, czy mamy udziały w spółce Kapitałowej, do tego właśnie odpowiednia umowa spółki, która reguluje to, co się wydarzy w przypadku naszej śmierci, jako punkt drugi tego, tej naszej trze trzeciej ścieżki. No i punkt taki Wisienka na torcie, czyli fundacja rodzinna, która tak naprawdę zaopiekuje nam ten i obszar prawny, i obszar sukcesyjny, i obszar bardzo podatkowy. Więc to jest taka e, najbardziej rekomendowana ścieżka. Natomiast oczywiście ten zarządca sukcesyjny może być oczywiście w pewnych konfiguracjach też dobrym rozwiązaniem. Natomiast ścieżka numer jeden, czyli zamiatamy te temat pod dywan i w ogóle nim się nie zajmujemy, no to oczywiście tego e, nie powinniśmy robić. Chociaż wiem, że jest to jednak najpopularniejsza sytuacja i to warto wtedy w takim razie po dzisiejszym materiale wiedzieć, czym to może skutkować. No dobra, to zacznijmy może sobie od tego właśnie, kim ten zarządca sukcesyjny jest, ponieważ my możemy go właśnie ustanowić jeszcze za życia. Czyli możemy właśnie tę ścieżkę numer dwa wybrać, ustanowić sobie tego zarządca sukcesyjnego, który, w naszym powiedzmy imieniu po naszej śmierci, tym przedsiębiorcem będzie. Przedsiębiorstwem będzie zarządzał, aż do momentu tak naprawdę działu spadku, aż do momentu, aż ci nasi spadkobiercy się dogadają, ustalą, jak ten biznes ma funkcjonować, co się z nim wydarzy, tak żeby ten biznes mógł trwać. Zarządca sukcesyjny jest powoływany po to, aby chociażby ten nasz biznes w momencie naszej śmierci jako przedsiębiorcy mógł funkcjonować w sposób niezachwiany, to znaczy, aby te wszystkie umowy, które mamy podpisane, umowa leasingu z dostawcami, umowa o pracę, żeby one mogły. Po naszej śmierci, dalej funkcjonować, a nie żeby wygasły w momencie naszej śmierci, no bo w takiej sytuacji, no to nasi spadkobiercy mają naprawdę duży problem. Mieli fajnie prosperujący biznes, mieli biznes, który ma kontrahentów, ma pracowników, jakieś zobowiązania i tak dalej i nagle w momencie śmierci tego przedsiębiorcy ten biznes no w perspektywie kilku miesięcy może tak naprawdę upaść, bo nie będzie nikogo, kto by miał tym biznesem zarządzać. Więc ten zarządca sukcesyjny, no nie jest to osoba, która będzie dziedziczyła, tak, no bo to jest osoba, która ma tym mają i przedsiębiorstwem zarządzać, to oczywiście może być też spadkobierca, bo to może być dowolna osoba. Natomiast to jest powiedzmy taki człowiek, który ma tym naszym przedsiębiorstwem zarządzać po naszej śmierci. No, ja tutaj wypisałem takie najważniejsze informacje właśnie w, zarząd... w kontekście zarządcy sukcesyjnego. Tak jak wspomniałem, to może być dowolna osoba, która tylko to, co jest istotne, ma posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, czyli na przykład nie może być to małoletni. W momencie, w którym ten zarządca sukcesyjny nam się pojawi, dalej będziemy postępować właśnie w ramach postępowania spadkowego, czyli chociażby ten dział spadku będzie dokonywany. Pojawia nam się coś takiego, które właśnie w ustawie o zarządzie sukcesyjnym to jest przedsiębiorstwo w spadku. No i oczywiście ten zarządca sukcesyjny nie jest na nieokreślony okres, tylko jest to charakter tymczasowy, wyłącznie do czasu działu spadku i nie dłużej niż dwa lata. I dodatkowo zarządca ten zarząd wygasa nam po dwóch miesiącach, od dnia śmierci jeżeli żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku czyli Docelowo można byłoby powiedzieć, że ten zarządca sukcesyjny nawet dwa lata może funkcjonować, natomiast jeżeli żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku, no to po dwóch miesiącach od dnia śmierci już ten zarząd może nam e, wygasnąć. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie takie formalne, no to oczywiście pojawia nam się to przedsiębiorstwo w spadku i do tego jeszcze musi być wpis w centralnej ewidencji działalności gospodarczej o tym właśnie, że ten zarządca sukcesyjny jest i działa w imieniu właśnie tego zmarłego przedsiębiorcy. No i oczywiście ten e, ta osoba, która tą, tym zarządcą sukcesyjnym ma być, również musi taką zgodę w formie pisemnej na objęcie powiedzmy tej funkcji wyrazić. No i my tego zarządca sukcesyjnego, co ciekawe, jesteśmy w stanie ustanowić oczywiście za naszego życia i wtedy jesteśmy w stanie świadomie podjąć decyzję, kto tym zarządcą sukcesyjnym ma być, jakie mają być jego zadania, jaka ma być jego rola. A także to właśnie w jaki sposób będzie funkcjonował z faktycznymi spadkobiercami, lub to będzie jeden ze spadkobierców, tak aby płynnie to nasze przedsiębiorstwo mogło zostać przekazane w ręce naszych właśnie spadkobierców. Natomiast co ciekawe, tego zarządca sukcesyjnego możemy też ustanowić po śmierci. Oczywiście my już jako ten przedsiębiorca nie mamy na to wpływu, natomiast nasi spadkobiercy na szczęście jeszcze po śmierci będą mieli taką możliwość, taką furtkę, natomiast to jest dopiero początek problemów. Bo nawet jeżeli my się na tego zarządza sukcesyjnego zdecydujemy, to nie oznacza, że wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane. Na czym to dokładnie będzie polegało? Na tej naszej osi czasu, jak już mamy tego naszego przedsiębiorcę, który żyje, zaplanował w jakimś tam stopniu tę swoją sukcesję, właśnie wybierając zarządcę sukcesyjnego, no i mamy ten niestety nieszczęśliwy moment, czyli mamy śmierć tego przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i dopiero teraz zaczynają się problemy tak naprawdę w zakresie i prawa spadkowego i całego przedsiębiorstwa. No i tu mamy dwie sytuacje, to znaczy był zarządca sukcesyjny za życia, albo tego w ogóle zarządca sukcesyjnego nie było, czyli przedsiębiorca w ogóle e, niestety potraktował temat po macoszemu i w ogóle o to nie zadbał. W momencie, w którym tego zarządcy nie było, to jeszcze na szczęście spadkobiercy będą mogli go ustanowić po śmierci. E, taką legitymację do powołania takiego zarządca sukcesyjnego ma małżonek, spadkobierca ustawowy, albo spadkobierca testamentowy prawo takie mają dwa miesiące po śmierci, więc stosunkowo krótko, więc tutaj naprawdę trzeba sprawnie działać. No i to może być na pewno problem w przypadku, gdy ta śmierć tego przedsiębiorcy jest naprawdę niespodziewana. To może być jakiś wypadek, jakaś, nie wiem, nagła choroba, czy cokolwiek innego, które spowoduje, że cała rodzina jest na przykład zdruzgotana, no bo tu też wchodzi nam ten aspekt emocjonalny. Nikt nie myśli o firmie, nikt nie myśli o spadku, tylko o tym, że na przykład tata, czy mąż, czy żona zmarli, a tu mamy tylko dwa miesiące na to, żeby takiego zarządcę sukcesyjnego powołać do życia. No i oczywiście wymagana jest też zgoda osób, którym przysługuje taki udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85 setnych. No i w momencie, w którym powołamy takiego przedsiębiorcę już nawet po po śmierci powstaje nam przedsiębiorstwo w spadku, czy był zarządca, czy właśnie został powołany po śmierci tego przedsiębiorcy. No i w przypadku, gdy był powołany za życia, to trwa on aż do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, czyli mamy powiedzmy ten maksymalny okres dwóch lat do, do tego działu spadku, a tutaj w momencie, w którym nie było tego zarządcy za życia, tylko po śmierci, to trwa on do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządu sukcesyjnego, i tutaj oczywiście umowy nam te nie wygaśniają aby zachować umowy należy ustanowić zarządcę, to w przypadku właśnie, gdy mamy śmierć, a tego zarządcy sukcesyjnego nie było, no to aby te wszystkie umowy, które były podpisane na tego przedsiębiorcę jako jednoosobowa działalność gospodarczą, aby one nie musiały nam wygasać, żeby one nam nie wygasły, no to tego zarządcę sukcesyjnego trzeba powołać do życia. No i ten zarządca sukcesyjny opiekuje się tym przedsiębiorstwem. On właśnie dba o to, żeby te umowy były dalej kontynuowane, aby to przedsiębiorstwo, Mogło funkcjonować, aby były, byli pracownicy w dalszym ciągu zatrudnieni. To są wszystko role zarządcy sukcesyjnego. On działa właśnie w imieniu tego przedsiębiorcy, który niestety zmarł. Natomiast zarządca sukcesyjny, bo to może być osoba trzecia, no on de facto nie uczestniczy w spadku i w dalszej kolejności, tak naprawdę, celem jest postępowanie spadkowe, czyli właśnie aby to przedsiębiorstwo. Komuś przypadło w udziale po śmierci tego przedsiębiorca, aby właśnie ta konkretna osoba mogła ten biznes kontynuować, aby mogła tym przedsiębiorstwem się opiekować. Więc przechodzimy do najważniejszego tak naprawdę momentu w momencie śmierci przedsiębiorcy, który prowadzi JDEGA, czyli dział spadku. No i teraz tak, i tu się pojawiają faktyczne problemy. Jeżeli mamy to niezaopiekowane i to było po prostu w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzone i jedyne to, co zrobiliśmy, to mamy zarządca sukcesyjnego, ponieważ jeżeli mamy jednego spadkobiercę, no, to co do zasady problemu nie będzie. Ten spadkobierca odziedziczy to przedsiębiorstwo w spadku, później będzie mógł sobie na przykład to przedsiębiorstwo przekształcić w spółkę ZO, sprzedać, powołać zewnętrznego menedżera w jakiś sposób, żeby ten biznes po prostu nam dalej funkcjonował. Jeżeli do tego jeszcze jest zarządca sukcesyjny, no to jest szansa, że faktycznie ten biznes może przetrwać i większego problemu nie będzie. Natomiast dużo większy problem się pojawia, kiedy my mamy na przykład kilku spadkobierców, a to jest dosyć częsta sytuacja, ponieważ nie ma testamentu, mamy dziedziczenie ustawowe, mamy małżonkę, mamy dzieci, yy, różne konfiguracje rodzinne już widziałem yy, i tutaj może być dopiero problem, ponieważ jeżeli mamy to przedsiębiorstwo w spadku i mamy kilku spadkobierców, to oni de facto stają się współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa. No jeżeli mamy na przykład nie wiem, trzech, czterech yy, tych właścicieli, współwłaścicieli przedsiębiorstwa, no to my nie będziemy w stanie Wspólnie przekształcić tej działalności w spółkę, na przykład z o, żebyśmy mieli udziały po równej części, powołać kogoś do zarządu, żeby ten biznes mógł funkcjonować, ponieważ nie da się tego zrobić w momencie, w, ma w którym mamy czterech współwłaścicieli. Musielibyśmy to rozwiązać w taki sposób, że dajemy jednemu ze spadkobierców to przedsiębiorstwo w spadku, podpisujemy jakieś odrębne umowy, żeby, żeby później, powiedzmy, ta część do nas wróciła. Ten jeden konkretny spadkobierca przekształca, te, ten, to, to przedsiębiorstwo na przykład w spółkę ZO, i dopiero później pozostali spadkobiercy przystępują do tej spółki ZO. Więc tu jest na pewno sporo problemów w przypadku. No więcej niż jednego spadkobiercy. Jeżeli jeszcze biznes funkcjonuje w taki sposób, że moglibyśmy wyodrębnić zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli mieliśmy na przykład biznes, gdzie mieliśmy na przykład jakieś trzy konkretne gałązki biznesu, jesteśmy w stanie je wyodrębnić i wtedy przyznać każdemu ze spadkobiercy, no to jeszcze pół biedy, bo faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić. Gorzej, jak to jest jedna duża działalność, gdzie. Ciężko jest wyodrębnić właśnie te zorganizowane części przedsiębiorstwa, albo jeszcze co gorsza, jak mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to ten nasz majątek prywatny z firmowym bardzo się miesza. Bo kupiliśmy coś w teorii prywatnie, ale kupiliśmy to na firmę, żeby sobie na przykład odliczyć VAT czy wrzucić w koszty. No i de facto to jest majątek firmowy, i wszyscy spadkobiercy oczywiście do tego majątku firmowego wtedy. Przystępują. Jest to w tym naszym przedsiębiorstwie w spadku. Na przykład kupiliśmy jakąś działkę, z jakiegoś powodu jest na przykład w ewidencji środków trwałych. Jest to majątek firmowy, a miał być prywatny. Może być tutaj naprawdę sporo nieścisłości, a ten przedsiębiorca, który miał jakąś wizję, który miał jakąś ideę, który miał tak naprawdę jakiś cel w budowie tego majątku, no on już nam za wiele nie powie, no bo niestety nie ma go z nami i jego wola jakkolwiek nie będzie wypełniona, ponieważ my jej po prostu... Nie znamy, jeżeli o to nie zadbaliśmy. Więc to jest de facto i oczywiście w naszym interesie, jako osoby prowadzącej działalność, aby przekazać kolejnemu pokoleniu czy naszym spadkobiercom. O co nam chodziło i jak, jak chciałem, żeby to podzielić pomiędzy spadkobierców. To jest po pierwsze w naszym interesie, ale po drugie, też w interesie właśnie naszych spadkobierców, żeby później nie było kłótni, żeby nie było problemu, jak ten biznes ma funkcjonować, kto ma się nim opiekować i kto ma go tak naprawdę przejąć. No i jeżeli tak naprawdę nie możemy sobie wyodrębnić tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, no to trzeba byłoby właśnie albo podzielić ten spadek w taki sposób, że to przedsiębiorstwo w spadku, na przykład przypada. Jednej osobie, a i ta osoba spłaci pozostałych. Natomiast problem się może pojawić kolejny, i to nie jest jakaś bardzo nietypowa sytuacja, że mamy na przykład małżonkę, czy małżonka, no i do tego dzieci, które są na przykład małoletnie. A jeżeli mamy małoletnie dzieci, no to niestety musi być po pierwsze zgoda przedstawiciela ustawowego, jeżeli chodzi o tego małoletniego, jego, czyli jeżeli chodzi o nasze dzieci, plus dodatkowo jeszcze zgoda sądu. Więc ten cały proces. Przyjęcia podziału spadku może nam się naprawdę wydłużyć, a przypominam, że ten nasz zarządca sukcesyjny może funkcjonować maksymalnie do dwóch lat. No, ja tutaj nawet przygotowałem taki przykład. Mamy przedsiębiorcę, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, który miał małżonkę i do tego właśnie małoletniego syna. I w momencie, w którym mamy właśnie, czy mieliśmy tego zarządcę sukcesyjnego czy nie, robimy dział spadku, wówczas tak naprawdę będzie konieczna zgoda małżonki, jeżeli chodzi o małoletniego syna i dodatkowo właśnie jeszcze zgoda sądu za syna. No i ta zgoda właśnie musi być wydemne przed datą wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, czyli dwa lata. W momencie, w którym mamy więcej niż jednego spadkobiercę, to zamiast tak naprawdę prostego i przyjemnego, powiedzmy, działu z nigdy nie jest przyjemny w momencie, w którym ktoś umiera. Natomiast bezproblemowy, bez kłótni, to może być naprawdę bardzo utrudnione, a wystarczyło o to zadbać po prostu za życia. Ja nie mówię, że każdy musi od razu decydować się na na przykład od razu przekształcenie działalności i do tego jeszcze fundację rodzinną, ale bardzo często właśnie to przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę ZO, Życia po pierwsze będzie miało bardzo dużo plusów podatkowych. Oczywiście nie u każdego, i to trzeba zweryfikować. Ale po drugie, my zadbamy o to, że w momencie, w którym byśmy zmarli, no to ten, ten, to ten biznes będzie kontynuowany, to on się nie wywróci, nie będzie kłótni w rodzinie i będzie jedna konkretna osoba, która tą firmą ma się. Opiekować. Natomiast w momencie w którym udałoby się nawet nam tutaj to ogarnąć na etapie kilku spadkobierców, no to oczywiście, jeżeli mamy, powiedzmy tego jednego spadkobiercę, czy e, przyznamy komuś przedsiębiorstwo w spadku ze spłatą pozostałych, albo się dogadamy, że dobra jedna osoba przyjmie, a później wpuścimy do spółki pozostałych, no to można oczywiście po naszej śmierci taką działalność gospodarczą przekształcić w spółkę, tak aby ten biznes mógł dalej funkcjonować. Pytanie tylko, czy nie warto byłoby zrobić tego za życia, ponieważ może nam to rozwiązać wiele problemów, nie tylko dla nas, czyli właśnie żebyśmy nie tylko myśleli o sobie, ale przede wszystkim o naszej rodzinie, ponieważ my później ich, ich nie wesprzemy niestety z zagrobu. Będziemy tylko niestety no, świadkami powiedzmy tego kłopotu, który im sprezentowaliśmy przez to, że po prostu do tego tematu nie usiedliśmy. Szczególnie, że to nie jest nie wiadomo ile pracy, bo to trzeba usiąść raz, a porządnie zrobić projekt doradczy. Co my mamy dziś, co my chcemy, żeby, jak, jak chcemy, żeby to funkcjonowało, co my chcemy, żeby się zadziało po naszej śmierci, jak my chcemy, żeby to wyglądało podatkowo i to jest tak naprawdę do zrobienia nie wiem, miesiąc, dwa, żeby sobie cały taki plan ułożyć, a później go wdrożyć w życie. Jeżeli zastanawiasz się właśnie nad tym, jak to wszystko poukładać, no to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji i my wówczas taki plan możemy dla ciebie ułożyć, czyli na przykład czy warto jest przekształcić działalność gospodarczą w spółkę zo nie tylko ze względów podatkowych, nie tylko ze względów zusowych, daniny solidarnościowej składki zdrowotnej, ale również właśnie ze względów takich sukcesyjnych, czyli co się zadzieje po naszej śmierci. A ja przypominam, że od niedawna do tego wszystkiego doszła jeszcze fundacja rodzinna, która jest nam w stanie pięknie to zaopiekować i jest taką piękną klamrą, żebyśmy właśnie mogli w odpowiedni sposób działać i żebyśmy się nie musieli martwić, co się zadzieje z tym naszym biznesem po naszej śmierci. Jest to oczywiście trudny temat, ja zdaję sobie z tego sprawę i na co dzień się o tym po prostu nie myśli, natomiast to naprawdę podejście do tego oraz Ułożenie pozwala naprawdę spać spokojnie, z myślą, że, że, że nasza rodzina jest po prostu zabezpieczona i że my sami się z tym po prostu też dobrze czujemy, a dodatkowo, jak dojdą do tego korzyści podatkowe, to i wilksyty, i owca cała. To jest oczywiście perspektywa jednoosobowej działalności gospodarczej, aby mieć taką pełną wizję, no to oczywiście trzeba byłoby jeszcze omówić, jak to wygląda w przypadku spółek, natomiast mamy i spółki osobowe, gdzie zupełnie inaczej będzie to wyglądało, i spółki kapitałowe, więc. W kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie śmiercią wspólnika, czy to w spółce osobowej, czy to w spółce kapitałowej, jak do tego podejść, co warto wpisać w umowie spółki to w kolejnym odcinku dzisiaj było o jednoosobowej działalności gospodarczej, o możliwości powołania tego zarządcy sukcesyjnego. Jeżeli nie mamy czasu na pełną sukcesję, to chociaż powołajmy tego zarządca sukcesyjnego, jeżeli kompletnie nie mamy dzisiaj nic. A najfajniej byłoby oczywiście taką pełną sukcesję przeprowadzić, żeby mieć takie poczucie spełnionego obowiązku właśnie, jak nie dla siebie, to chociażby dla naszej rodziny. No to co? Widzimy się w przyszłym tygodniu, w którym właśnie będziemy omawiać kwestie dotyczące śmierci wspólnika. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zachęcam. Jest nas coraz więcej za każdą subskrypcję. Bardzo dziękuję. A my się widzimy jak co tydzień w kolejną środę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.